ciało to my, ciało to nasz dobrostan, nasza energia, nasze życie, a żeby móc o ciele mówić, żeby móc o ciele rozmawiać, potrzebujemy słów, żeby móc rozmawiać o naszym życiu, żeby móc się zmieniać, żeby móc żyć, potrzebujemy słów i ciała. Akurat festiwal, tak wspaniały jak festiwal Granatowe Góry, moim zdaniem bardziej niż czytaniu służy rozmowom o czytaniu. A te są dla mnie tak samo ważne jak lektury, bo po to czytamy, żeby o tym rozmawiać, żeby się spotykać. Miłosz jest dość przepastny, niezwykle wiele rzeczywiście można o nim opowiedzieć, ale dzięki precyzyjnemu prowadzeniu spotkania przez Justynę Sobolewską i dzięki raczej, jak mi się wydaje, sprzyjającej publiczności odbiorze, wydaje mi się, że daliśmy radę i tego Miłosza zarówno patetycznego, wzniosłego, dramatycznego, ale też bardzo ludzkiego i rozsmakowanego w życiu opowiedzieliśmy. Przede wszystkim biografia musi być książką ciekawą, czyli opowiadać trzeba ciekawie. Żeby opowiadać ciekawie, trzeba opowiadać o ciekawych ludziach, którzy mieli szczęście, a czasem pecha żyć w ciekawych czasach i którzy pozostawili po sobie coś ciekawego. Bardzo lubię spotykać się z czytelnikami i bardzo cieszy mnie zawsze to, kiedy mam okazję porozmawiać z kimś, kto rzeczywiście ma żywy stosunek do mojego bohatera, do tego, o kim ja piszę, bo wtedy widzę, że ta książka, którą napisałem, nie tylko mnie, ale i temu komuś, temu czytelnikowi sprawia przyjemność i najzwyczajniej jest mu potrzebna. Padło mnóstwo słów, mnóstwo ważnych słów o ciele i nie tylko, ale w ogóle o opowiadaniu sobie świata, o aktywizmie i w zasadzie o tym, do czego się sprowadza tak naprawdę całe moje bibliotekarskie życie, do potwierdzenia tezy, że literatura nas ocali, że literatura ma się dobrze i że literatura po prostu sama w sobie jest powodem, żeby się spotykać, rozmawiać i żeby dawać jej tak dużo przestrzeni, jak dajemy jej w Wiśle. Czwarta edycja festiwalu Słowa Granatowe Góry dobiegła końca. Niesamowite wydarzenie, które zostanie z nami na długo, długo, mam nadzieję, że z Wami też. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w tworzenie tego festiwalu i już teraz zapraszamy na piątą edycję w przyszłym roku.